Siemanko, z tej strony Kamil, zapraszam was do obejrzenia kolejnego materiału. Po raz kolejny Battlefield Hardline, na mapce dzielnica i tryb Krwawa Forsa. Tym razem będziemy działać shotgunem 870p Magnum, bodajże. Ten mały rozpiździel będziemy robić. To jest akurat chyba pierwsza gra, jaką grałem tym shotgunem. Powiem wam, poszło mi całkiem dobrze. Jak na razie zginąłem, ale mi podnieśli, czyli kill nieważny, jest dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Oczywiście dogrywam. Materiał nagrywany funkcją, opcją, czy funkcją, nie wiem jak nazwać, share. I tutaj będę działał tym shotgunem, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. To nie wiem, dlaczego to przerwałem. Musiałem usunąć niechcący jakiś kawałek. Dobra, biegniemy. Musimy troszkę kasy ukraść. Ta mapka jest dość klaustrofobiczna. Mam nadzieję, że zrobią z nią coś ciekawego. Bo na deathmatchu na 64 graczy, czy na dużym podboju nie da się w nią grać. 32 jest tak też dość sporo. 20 myślę, żeby było całkiem dobrze zrobione. 20 graczy mi chodzi. Co do shotgunów, czy ja wiem, czy są takie mocne tam? Czasem zabijają na jeden strzał, czasem nie. Nie wiem, od czego to chodzi, od czego to zależy. I nawet na większe odległości również się przydarza, żeby ściągnąć na jeden strzał. Raz, dwa, ktoś go zabił. Rzucę granata chłopakom. Niech się rozerwał trochę. O, jeden się rozerwał. No, jak widać, chyba to pierwszy. Widać, że moja pierwsza gra szturmowcem w ogóle, bo wszystkie są perki. Dobrze, perki mówię. Perki są wszystkie zablokowane jeszcze, wszystkie same kłódki są. A mapa dość ciekawa, mógłbym ją porównać z metrem. Może z operacją blokada. Taki sam rozpiściel, tylko że jest. Nie ma tylu przejść i można te budynki zniszczyć. Myślę, że pojawi się w niedługim czasie, może koło soboty albo niedzieli, materiał z Levolution na wszystkich mapach, jakie uruchomić, czy coś takiego. Myślę, że to się pojawi. Myślę też o kontynuowaniu serii z Battlefielda 4, która tam troszkę nieudolnie mi poszła. O, tutaj zrobiłem. Która mi nieudolnie poszła, czyli mam tu na myśli serię Czy wiesz, że? Tylko może jest troszkę inaczej nazwę. Może macie jakieś pomysły o trikach jakichś tam, znaczy trikach, no, trikach, jakie możemy użyć na mapie, jak uruchomić Levolution, czy coś takiego. Ewentualnie jak użyć otoczenia na swoją korzyść. Jakieś tajemne przejścia, może jakieś easter eggi. Te kasy dostarczam. Jest to dodatkowa kasa. Co o tym myślicie i jakie macie pomysły na nazwanie tego? Myślałem coś z aktami, czy coś takiego. Tutaj zbity. Moneta szczelba. Filmik nie jest dość długi, nie powiem, nawet nie pamiętam, z kim tu chyba grałem. Muszę się przyjrzeć. Ktoś tu widzę gra od nas, ale nie widzę. Nie widzę kto. Dobra, mistrz, ty. Gra jest dość dynamiczna, jak widać. Fajnie idzie. Tutaj jest. Nie mam maski w tej chwili tutaj założonej. Ale z tego co pamiętam, to pod koniec rundy zakupię maski i założę. I chyba użyję. Czy zmienię też granaty na gazowe. Jeden. Tutaj troszkę tak przykąpiłem. O, nie przykąpiłem. Bronię pozycji. Niebo nie było. Tu na dwa strzały, tamten poszedł na jeden. Coś, to jest
bodajże z 10 metrów, gdzieś tak około. Następny, też dwa strzały, nie zabity, ale to chyba był headshot. Troszkę zsupny jestem. Coś miałem jeszcze powiedzieć, ale kurde, zapomniałem w tej chwili. Coś na temat kanału. Kurde, wyleciał mi z głowy. Jak sobie przypomnę, to wam powiem. Na pewno pojawił się z innych trybów, nie tylko z krwawej forsy. Ostatnio to dość często gram krwawą forsę, bo mogę polatać sobie helikopterem. Może się coś z helikoptera pojawi, jak gram jakiś dobry wynik. I co tutaj? Może też z innych klas, chociaż wątpię, żebym snajperem zaczął grać. Jeżeli chcecie zobaczyć grę snajperem, to pewnie kanał Scorpiusa wam się spodoba, jak znajdziecie na dole. I może chat playera ze swoimi quickscope'ami. Też nie wiem, czy tutaj też mu tak dobrze idzie na snajperze, na hardline'ie. Myślę, że tam Scorpius powinien coś nakręcić ze snajpera. Mam nadzieję. Sam czekam na jakiś montaż. Dodatkowo widziałem, jeżeli jakieś chcecie poradniki, to zerknijcie do Forevera. Też link znajdziecie na dole. Oczywiście do chat playera również. Jakieś informacje na temat ogólnie gry, jakichś tam dodatków ogólnie, jakieś nowinki czy coś w stylu, zaglądnijcie na kanał Magika. Chłopak dużo czyta, ogólnie to tam on się skupia na Battlefieldzie 4, bo widziałem troszkę mu hardline nie podszedł, ale chłopak też ciekawie mówi, ma dobre informacje. O, tutaj już widać, jest troszkę różnica. Fajny jest ten efekt, jeżeli jest założona maska. Co by tu jeszcze powiedzieć? Szkoda, że nie ma na przykład efektu, bo dużo, wielu policjantów gra niby w okularach przeciwsłonecznych. Ja tutaj ten bandyta, dlaczego jeżeli masz maskę, widać, że masz maskę, a jeżeli masz okulary, czemu tego nie widać? Takie moje zapytanie. Gwiazdka. Sztumowca tutaj też, kurde. O, dostał power. Tutaj też kogoś mam. Tutaj troszkę koleś chciał mnie bić, ale mu nie wyszło, bo tutaj musiałem troszkę się wywalić. Tutaj coś chyba powtarzam się jednym słowem i dostałem zębiczkę. Kolejne biegnięcie od respa. Biegniemy. No i koniec meczu. Wynik z tego 30-12, bardzo ładnie. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeżeli się podobało, zapraszam po więcej. Na razie, cześć. PlayStation.